Dzień dobry Państwu. Witam w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. Witam wyjątkowego gościa, profesora Wiesława Jana Wysockiego, historyka z wielkim dorobkiem, naukowym, popularno-naukowym, edukacyjnym, pedagogicznym, a przede wszystkim, i to jest dla nas dzisiaj punkt odniesienia, wielkim znawcą rotmistrza Witolda Pileckiego, bo spotykamy się w przeddzień daty oczywiście bardzo przykrej, tragicznej, czyli Wigilię śmierci pana rotmistrza tutaj na Rakowieckiej 25 maja 1948 roku. Po godzinie 21 został zamordowany strzałem w tył głowy. A pan profesor, żeby jeszcze dopełnić tę historię, jest autorem pierwszej biografii rotmistrza Witolda Pileckiego. Pozycji niezwykle cennej. Ja się uczyłem na tej książce Witolda Pileckiego. Dla mnie to było odkrycie. Pan profesor był już dużo dalej, a ja poznawałem tę historię, która jest mi też bliska. No, dzięki książce pana profesora. Rzeczywiście prekursorska. Ja też pozwolę sobie usiąść, jeśli można, i będziemy już mogli kontynuować naszą rozmowę. Panie profesorze, zacznijmy zatem od tego momentu tragicznego. Do dziś trwają dyskusje, w którym miejscu tu na Rakowieckiej zginął Witold Pilecki. Ostatni film, kryptonim Klasztor, Dopaść Pileckiego, który zresztą tu pokazywaliśmy na Rakowieckiej, też jeżdżę z nim po całym kraju, wskazuje miejsce na tyłach 10 pawilonu. Miejsce dzisiaj nieistniejące, budynek starej kotłowni, tak zwany Biały Domek. Tam miał zostać wprowadzony i tam padł ten jeden strzał. Egzekutorem był starszy sierżant UB Piotr Śmietański. No i cóż, i później jego szczątki pana rotmistrza zostały wywiezione w nieznane i zakopane. Dzisiaj wiemy, że najprawdopodobniej na warszawskiej łączce. O tym miejscu egzekucji mówi z jednej strony, mamy dwa świadectwa, z jednej strony mówi ksiądz Jan Stępień, współwięzień z Rakowieckiej, który miał to widzieć przez okno. W jego relacji Witold Pilecki był właściwie pozbawiony świadomości. Także miał wrażenie, że ci funkcjonariusze ciągną go przez dziedziniec więzienny. Miejsce, właśnie ten biały domek, starą kotłownię, potwierdził w rozmowie ze mną w roku 2012 Ryszard Moniko, zastępca naczelnika więzienia mokotowskiego. I chyba jeśli chodzi o miejsce, to nie musiał kłamać. Inne kwestie oczywiście mógł ukrywać, zatajać, natomiast tutaj nie sądzę, żeby się pomylił. To jak nie szkodziło mu w żaden sposób, prawda, wskazanie tego konkretnego miejsca. Natomiast potem oczywiście udawał, że nie wie, gdzie rotmistrz został przewieziony, a zapewne też wiedział, panie profesorze, bo trudno, żeby kadra więzienna, czy Grabicki naczelnik, czy właśnie Mońko zastępca, nie znali tego miejsca. Przecież do tego byli szkoleni, po to tu byli, żeby ludzi uśmiercać, a potem ich zakopywać. Pomówmy, panie profesorze, o tym ostatnim właśnie momencie, o tej tragicznej dacie, której rocznicę 76. jutro będziemy obchodzić. Jak sięgamy do dokumentów, to znajdujemy tam wiele fałszerstw, różnych nieprawdziwych opinii. Między innymi o tym choćby, że pluton egzekucyjny miał wykonać wyroki. Wiemy już z każdego innego przypadku, że odbywało się to metodą katyńską, czyli strzałem w tył głowy, i tutaj Śmietański był tym etatowym wykonawcą wyroków. Więc no, choćby tego typu sprawy są oczywiste, że dokumenty poświadczają często nieprawdę. Przyjmujemy zasadę,
to także dziennikarstwie obowiązuje, że muszą być przynajmniej dwa dowody na to, żeby można było spekulować. Bo to nie jest jeszcze pewność, ale jest jakaś postawienie hipotezy. Tutaj było znacznie więcej w przypadku Witolda opinii, w jakich okolicznościach zginął. Ja przynajmniej chyba z 7 takich opinii znam. Tylko, że to są jednostkowe i nie mamy żadnej opinii i nie mamy właściwie jakby pełnego przekonania, że tak mogło być. To samo dotyczy miejsca, gdzie został wrzucony do dołu śmierci. Zgodnie z pewną tradycją, czy z pewnym doświadczeniem, wiem, że w tym okresie grzebano na łączce i stąd te nasze wielkie nadzieje, że uda się w ramach tych poszukiwań na łączce odnaleźć także szczątki Witolda Pileckiego, no i także generała Emila Fildorfa Nila. Bo w podobnych okolicznościach zostali straceni. Z drugiej strony mamy też pewne inne informacje wskazujące, że Witold Pilecki został pochowany na Służewiu. To wszystko musimy brać pod uwagę, ale jednocześnie nie możemy mieć absolutnej pewności, że to będzie miało jakiś wymiar jednoznaczny i ostateczny. Stąd ta nasza niepewność. Zabiegamy o opatrzności, żeby, zwłaszcza odwołam się tutaj do córki, której bardzo, bardzo zależy na tym, żeby móc złożyć ojca chrześcijańskim sposobem, jak chrześcijanie mówią, w poświęconej ziemi. My liczymy z kolei na to, że będzie to wielki narodowy pogrzeb. Także ta ceremonia z protokołu jest bardzo złudna. W wielu wypadkach nie odbywało się żadne odczytywanie wyroku. Po prostu wywlekano skazanego i strzelano do niego. I to było wszystko. Potem protokół wypełniano, bo taka formalność była obowiązkowa. Procedura to przewidywała, więc to zwykle w pokoju już naczelnika więzienia się dokonywało. Tutaj mamy także podpis kapelana. Kapelan w różnych sytuacjach był dopuszczany bliżej lub dalej do skazańca. Jest tutaj w tym obiekcie niewielka cela, w której odbywały się spowiedzi, te ostatnie spowiedzi. Już nie pamiętam, ile tam znaleziono mikrofonów podsłuchujących, ale było ich w granicach 10. To jest też ten model, o którym trzeba mówić, gdy się wspomina tamte okoliczności i tamte morderstwa. No, w tym wypadku już nie tylko sądowe, ale po odrzuceniu przez tak zwanego prezydenta Bolesława Bieruta wniosku o uchylenie wyroku śmierci, to była już zbrodnia stanu. I o tym musimy pamiętać, czyli po prostu system zlikwidował człowieka zasłużonego, którego oni sami nazywali bohaterem z Oświęcimia.
Są także relacje, kiedy tutaj różne osoby były przesłuchiwane, przesłuchanie przerywano. I właśnie w związku z informacją, że przywieziono bohatera z... Wówczas mówiono o Święcimie, dzisiaj już używamy tej niemieckiej nazwy Auschwitz, żeby po prostu, ponieważ nader często szkalowano dobre imię Polski, używając określenia polskie obozy koncentracyjne, stąd w przypadku Konzentrationslager Auschwitz staramy się używać tej oryginalnej nazwy, żeby oddać jakby tak ten klimat. A z Auschwitz był Witold Pilecki związany, przebywał tam ponad 900 dni, ale to już jest chyba osobna sprawa. O tym na pewno jeszcze porozmawiamy. Rzeczywiście, jeśli odwołać się do cyfr, to w Auschwitz był 2 lata, 7 miesięcy, tutaj rok i kilka dni, ale jak wiemy, to miejsce wskazał jako jeszcze gorsze, a Auschwitz jako igraszkę wobec tego, co go tutaj spotkało, no co oczywiście daje nam do myślenia nad, gdy porównujemy dwa reżimy totalitarne i w jaki sposób one starały się łamać ludzi, w jaki sposób mordować naszych bohaterów. Wychodząc od tych ostatnich chwil życia rotmistrza, warto zapewne wskazać, że w tym plutonie egzekucyjnym, czyli właściwie w tej ostatniej drodze, bo samego plutonu nie było, tak jak mówił pan profesor, był tylko ten Piotr Śmietański, kat egzekutor z Mokotowa, brał udział jeszcze prokurator, był ksiądz i był też lekarz. Lekarz jest ciekawą osobą, Kazimierz Jezierski, lekarz ubecki, trzeba to powiedzieć sobie jasno, który prywatnie był mężem niejakiej Wiery Gran, słynnej piosenkarki, która się uratowała z warszawskiego getta i potem robiła wielką karierę. Naprawdę się nazywała Weronika Grynberg. Wiera Gran to jest pseudonim artystyczny. No więc te historie tych ludzi, którzy byli po drugiej stronie, też są niezwykle frapujące czasem i może też takie nieoczywiste. Natomiast zadam panu profesorowi takie fundamentalne pytanie. Czy istnieje w ogóle, czy istniała możliwość, żeby Rotmistrz Pilecki przeżył Mokotów, przeżył śledztwo, proces i ten wyrok nie zostałby wykonany. Oczywiście to pytanie prowadzi też zapewne do osoby, którą często się pomija w tej historii jako jednego ze sprawców, czyli do Józefa Cyrankiewicza. Zanim jeszcze odpowiem na to pytanie, ale to jest też dosyć oczywista odpowiedź, to chcę tylko jakby zaznaczyć ten Oświęcim to była igraszka, te słowa Witolda Pileckiego oddają pewną rzeczywistość za drutami obozu koncentracyjnego. Witold 3 razy otarł się o śmierć. Między innymi tyfus, inne choroby, które się właściwie nie wychodziło w związku z tym, że tam nie było lekarstw, tylko dzięki doktorowi, którego z racji fachowości Niemcy zgodzili się, żeby pełnił funkcję w gronie więźniów naczelnego lekarza. To chodzi o doktora Deringa. Zresztą, panie profesorze, jeśli tu możemy od razu uzupełnić tę historię o niezwykłe oskarżenie, które się potem pojawiło wobec Władysława Deringa, bo właśnie ten polski lekarz, który pomagał więźniom, został po wojnie oskarżony o to, że
uśmiercał i to celowo, świadomie i nawet był ścigany przez PRL, prawda, w Wielkiej Brytanii. Nie udało się go sprowadzić do Polski, ale to jest bardzo ciekawy wątek. Doktor Brewda, więźniarka między innymi Auschwitz, oskarżyła doktora Deringa o to, że przeprowadził ileś operacji, kilka tysięcy operacji na Żydówkach, usuwając im różne organy, czyli eksperymentując. Zrównała go z tymi lekarzami SS, którzy dokonywali na więźniach różnych przestępczych doświadczeń. Faktycznie takie operacje dr Dering przeprowadzał, ale w wyniku właśnie tych badań czy tych zabiegów, jakie niemieccy lekarze przeprowadzali na tych więźniarkach. I okazuje się, nie tylko żydowskich, ale także innych. I po prostu ratował życie, usuwając napromieniowane, zwęglone tkanki u kobiet. I udowodniono to przed sądem brytyjskim. Dostał później zresztą dr Dering jedno z najwyższych odznaczeń brytyjskich właśnie za te swoje zasługi. Ale to jeszcze nie koniec. Doktor Dering znany był ze swojej szorstkości. Dosyć brutalnie obchodził się z więźniami. Tylko proszę sobie wyobrazić sytuację, gdy wycieńczony więzień przychodził do Krankenbau, na izbę chorych i właściwie należałoby się go przyjąć, zaopiekować się nim, ale doktor Dering wiedział, że następnego dnia będzie wybiórka do gazu. I jeżeli zostanie na izbie chorych, czy w jakimkolwiek rewirze, to niewątpliwie zostanie następnego dnia skazany na zagazowanie. Ponieważ nie mógł tego w żaden sposób powiedzieć więźniowi, to mógł go tylko wyzwać od symulantów i kazać wracać na blok, do którego był przypisany ten więzień, ratując mu w ten sposób życie, bo tam miał szansę jeszcze jakoś przetrzymać. I to jest też, jak się patrzy na realia obozowe, to jest też odpowiednie zachowanie. Dlatego kiedy oskarżono, najpierw zresztą napisano, że chodzi o doktora Deringa przez DH, żeby z niemiecka brzmiało jego nazwisko, i nazwano go Volksdeutschem. Rzeczywiście Volkslistę dr Dering podpisał. Podpisał na wymuszone żądanie przez Witolda Pileckiego. Witold wiedział, że dr Dering, poza tym, że w jego rewirze była radiostacja, to oczywiście tajna, to jeszcze miał olbrzymią wiedzę o zbrodniach niemieckich. I Rotmistrz wiedział, że tego człowieka trzeba zachować, żeby te wiadomości nie zostały gdzieś tam zatarte. I dlatego wymusił w pewnym momencie, żeby dr Dering, jako już ten, który podpisał Volkslistę, wyszedł z więzienia, wyszedł z obozu. Rzeczywiście dostał się później do drugiego korpusu polskiego we Włoszech i tam właśnie wtedy odbywał się proces Witolda Pileckiego i towarzyszy i oskarżono właśnie o to, że kontaktował się z takim człowiekiem, Volksdeutschem, czy także z osobą, która
brała udział w zbrodniczych eksperymentach niemieckich. Przed sądem, sam zagrożony przecież skazaniem, Witold Pilecki bronił swojego przyjaciela, który w Auschwitz trzykrotnie uratował mu życie i który, dzięki któremu mamy olbrzymią wiedzę o zbrodniach niemieckich lekarzy, ale i o całym systemie obozowym. Myślę, że to tylko dowód wielkiej szlachetności Witolda, który nie tylko nie, że w jakiś sposób spłacał dług. Drugiemu korpusowi zależało na tym, żeby takie oskarżenia nie padały na jego żołnierzy, ale jak powiedziałem, później dr Dering został postawiony pod wpływem oskarżeń dr Brewdy przed sądem brytyjskim, ale został uwolniony od jakichkolwiek win. Panie profesorze, no właśnie, to jest jeden z wątków chyba mniej znanych, jeśli chodzi o Auschwitz, jeśli chodzi o Witolda Pileckiego, jeśli chodzi o jego organizację więźniarską. No bo Władysław Dering był członkiem tejże organizacji stworzonej przez Pileckiego, a wcześniej właśnie nie przestał być członkiem Tajnej Armii Polskiej, no bo to jest jeden z więźniów, po którego poszedł Witold Pilecki do Auschwitz, bo wiemy, że w TAP-ie były aresztowania. Konspiratorzy trafili właśnie do niemieckiego obozu Auschwitz i to właśnie w związku z tym rozpoczęła się misja ochotnicza Witolda Pileckiego do tego miejsca. Ale to, co jest niepokojące, to, co musi zdumiewać i budzić opór, to, że często nawet dzisiaj we współczesnym świecie dr Dering wciąż pozostaje pod tym oskarżeniem, prawda? Wciąż są tacy przedstawiający się nawet jako naukowcy, którzy powiedzą, że pan Władysław Dering, pan doktor był zbrodniarzem niemieckim z Auschwitz. A z drugiej strony często te same osoby powiedzą, że tak jak Dering właśnie ma być zły, ma być synonimem zbrodni niemieckiej, to nie wolno złego słowa powiedzieć o niejakim Józefie Cyrankiewiczu, że ten z kolei ma być osobą krystaliczną, ma być osobą, która nie ma na życiorysie żadnej skazy. Panie profesorze, powiedzmy sobie wprost, ja namówię pana może na takie wypunktowanie tego, co my wiemy o Cyrankiewiczu jako o konfidencie gestapo w obozie Auschwitz, no bo to do dzisiaj jest podważane, prawda? To jest chyba jeden z kluczy do zrozumienia tragedii rotmistrza Witolda Pileckiego. Wiemy, że to jest proces poszlakowy, bo dowody zapewne sam Cyrankiewicz zatarł. Natomiast te poszlaki, jakby pan profesor mógł wymienić te najważniejsze? Tak się złożyło, że miałem okazję przebadać, czy przejrzeć archiwalia kilku obozów koncentracyjnych, w tym w znacznym stopniu zbiory, jakie są w dzisiejszym muzeum w Oświęcimiu. Żył wówczas długoletni kierownik tego muzeum, ponieważ przebywałem tam dosyć długo, chyba przez trzy okresy wakacyjne, i to miałem okazję się zaprzyjaźnić, kiedy rozmawialiśmy, to o Cyrankiewiczu mi mówił, że na workach, na plecach wynosił worki z różnymi zeznaniami więźniów, ponieważ były tam różne informacje. Rzeczywiście dzisiaj nie mamy bezpośrednich relacji, natomiast ci, którzy wyjechali z kraju, pisali książki wspomnieniowe o obozie,
to taką wiedzę posiadali i wyraźnie ją pod adresem Cyrankiewicza stawiali zarzuty. To przecież krakowski działacz PPS-u, który dostał się do obozu i tak się złożyło, że no, mamy jego raporty podpisywane jako ROT. Właściwie... Mówimy o Cyrankiewiczu. O Cyrankiewiczu, tak. I właściwie nie bardzo wiemy, czy drugi pseudonim, Tor, który jest odwrotnością tylko pseudonimu pierwszego, należy faktycznie do Cyrankiewicza, ale wszystko wskazuje, że tak. Tu nie mamy absolutnej pewności, mamy tylko wyraźne domniemanie. Proszę mi wyjaśnić, jak to jest możliwe, że zwykły więzień, który jest jeszcze na dodatek w pewnym momencie osadzony w bunkrze, bo jest podejrzany o ucieczkę, zwykle taka kara bunkra kończyła się egzekucją, odbywa rozmowę z komendantem obozu Liebenhandschellem. Takie dwie rozmowy odbył. Tak się złożyło, że wszyscy z kręgu przywódczego tajnej struktury, którą Witold Pilecki zorganizował w obozie, wszyscy zostali zlikwidowani. Nie zlikwidowani są, czy przeżyli tylko ci, którzy, dwaj zresztą, których Cyrankiewicz nie znał. Potem, kiedy konspiracja obozowa wydała na Cyrankiewicza wyrok, kiedy odmówił ucieczki, prawdę mówiąc, to i zaczęto wokół, zaczęto jego podejrzewać i ten pierścień podejrzeń się bardzo ściśle wokół Cyrankiewicza zaczął zaciskać. Odbył on drugą rozmowę z Liebenhandschellem, w wyniku której wyjechał do Mauthausen, do obozu, gdzie go nikt nie znał, co więcej, który wśród więźniów uchodził za obóz znacznie lżejszy niż Auschwitz. Proszę sobie wyobrazić sytuację już w okresie komuny, kiedy to Bolesław Piasecki, który odbywa rozmowę z generałem Sierowem. Przecież Piasecki był wówczas uważany za jednego z zaciekłych prawicowców, takich już skrajnych, posądzany o likwidację Żydów. Nagle wychodzi na wolność z poręczeniem Sierowa i zaczyna działalność. Już nie chcę kontynuować, jaka to była ta działalność, ale to jest sytuacja analogiczna. Z więzień i komendant, czy ten, który decydował wówczas w przypadku Sierowa o losach Polski. I tutaj nie mamy wątpliwości, że został podpisany jakiś pakt. Zresztą Witold Pilecki po 1945 roku, kiedy przybył do kraju ponownie, wystosował list do Cyrankiewicza, gdy ten miał... To jest chyba, panie profesorze, jedna z kluczowych spraw, no, dla których, które spowodowały, że Pilecki... No, że bezpieka wiedziała o tym, że jest w kraju, prawda? Ale to proszę kontynuować, to jest niezwykle ważny wątek. Ponieważ już wcześniejsze wystąpienia Cyrankiewicza skoncentrowały się na tym, że wszelka konspiracja w obozie to jest grupa, kampfgruppe Auschwitz, złożona z Austriaków, Rosjan, no i Cyrankiewicza. Zwłaszcza tutaj krakowski literat Hołuj
robił mu odpowiednią taką legendę. I właśnie Witold nie wytrzymał, napisał ten list, w którym groził, że jeżeli dojdzie do takiego spotkania, to on ujawni faktyczną rolę Cyrankiewicza w obozie. Oczywiście do takiego już publicznego spotkania nie wyszło, nie doszło. Tym niemniej jednak to jest dowód na te pewne obawy. Zresztą no, sam fakt czyszczenia archiwów jest też dosyć istotnym dowodem. Jest jeszcze jeden wątek. Cyrankiewicz nie znał Pileckiego w Auschwitz. On wiedział, że konspiracją kierował Serafiński. I to jest no, dziwny zbieg okoliczności, ale pod tym nazwiskiem Serafiński przebywał Pilecki w Auschwitz. Dziwnym zbiegiem okoliczności matka Cyrankiewicza mieszkała po sąsiedzku z Serafińskimi. Od niej właśnie dowiedział się, że to nie Serafiński, tylko Pilecki był w obozie. No i wtedy zaczął się po prostu Witolda mocno obawiać, że rzeczywiście może wyrządzić mu przez ujawnienie prawdy jakąś krzywdę. Znam także szereg opinii ubeckich, którzy bardzo złośliwie o żelaznym premierze się wypowiadali. Co więcej, chyba warto jeszcze może dodać, że wielu przyjaciół Witolda próbowało dotrzeć do Cyrankiewicza już jako premiera, by wymóc na nim w jakiś sposób deklarację o uratowaniu go po prostu od śmierci. Nie mamy też tego pełnego potwierdzenia, ale bo nie zachował się list w dokumentach, ale Cyrankiewicz miał wystosować właśnie taki list do składu sędziowskiego i taki list został odczytany na rozprawie, że Witold Pilecki będzie chciał się zasłaniać znajomością z wybitnym działaczem PPS-owskim w obozie i że, który zresztą zginął tam, ale niezależnie od tych kontaktów działalność Witolda Pileckiego nie zasługuje na jakąkolwiek wyrozumiałość. I określano ten list jako gwóźdź do trumny. A przyjaciołom Pileckiego, którzy podejmowali interwencję, mówił, że on jest bezradny wobec tej sytuacji i no, zależało mu na tym, ja taką tezę ewidentnie stawiam, żeby wyciszyć całkowicie Witolda Pileckiego. Ale wracam jeszcze do tego pytania pierwotnego. Czy Witold Pilecki mógł się uratować? Mógł się uratować Witold, mógł się uratować generał Fildorf. Z pozostawionych tekstów przez nich możemy wnioskować, gdyby Witold na przykład oskarżył swoje dowództwo Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie i tamtejszy, bądź co bądź legalny, konstytucyjny rząd Rzeczypospolitej
o to, co zarzucali im komuniści. Niewątpliwie miałby olbrzymią szansę wyjścia na wolność. To jest po prostu przeszedł, musiałby przejść wtedy na stronę komunistów, podobnie jak zrobił to Cyrankiewicz. No właśnie, jest mnóstwo wątków, drodzy Państwo, z tego, co mówi pan profesor Wiesław Jan Wysocki. No, chyba jednoznacznie wynika, jaką rolę w sprawie rotmistrza Pileckiego odegrał Józef Cyrankiewicz. Pamiętajmy, że rotmistrz Pilecki i pozostali członkowie grupy wywiadowczej jest aresztowany w momencie, kiedy Cyrankiewicz już jest tym żelaznym premierem. Tym premierem, premierem komunistycznym, rzecz jasna, zostaje w wyniku sfałszowanych wyborów stycznia 1947 roku. Aresztowania członków grupy to jest maj, początek maja 1947. No więc Józef Cyrankiewicz już jest na samym szczycie komunistycznej władzy. No i Witold Pilecki ze swoją wiedzą może mu rzeczywiście osobiście zagrażać. Gdyby ta prawda publicznie wyszła na jaw, to być może komuniści, którzy na siebie też zbierali haki, prawda, wykorzystaliby to przeciwko Cyrankiewiczowi. No a on gdyby nie chciał rezygnować z tak pięknie rozpoczętej kariery, która trwała bardzo długo zresztą, bo to jest premier, który gdzie urzędował przez 20 lat, prawda, w sumie. Także no, on rzeczywiście był zainteresowany prywatnie tym, żeby Pilecki nie mógł tej prawdy Auschwitz głosić. Panie profesorze, mamy kolejne wątki, które warto by było tutaj wyjaśnić. Może jeszcze dodając tylko do tej możliwości ratunku Pileckiego, ja bym jeszcze odwołał się do tego rozkazu, który wydał generał Anders, przywołując Witolda Pileckiego do Ancony. Prawda? To była dyspozycja, którą jeśli Pilecki by wykonał, zapewne by przeżył. Tak? Anders po prostu domagał się, wręcz rozkazywał, żeby Pilecki zakończył swoją misję w kraju. Pilecki z tego nie skorzystał, nie ewakuował się na zachód, mimo że grupa, którą stworzył, dysponowała takimi możliwościami, prawda, przerzutowymi. Sami tworzyli kanały przerzutowe, przerzucając i informacje, i ludzi. No więc siebie samych też mogli zapewne przerzucić. I właściwie to jest podobna sytuacja, tak jak pan profesor mówi, z generałem Emilem Fildorfem Nilem. On też nie musiał zapewne się ujawniać, prawda? Mógł próbować szukać ścieżek przerzutowych na zachód. Nie skorzystał z tego. Zostali w kraju, no i ich los właściwie był tym samym przesądzony. No chyba że oczywiście zaczęliby obciążać swoje władze, swoich dowódców na zachodzie. Ale skoro jesteśmy na Rakowieckiej, to nie sposób nie spytać pana profesora o to, co my właściwie możemy na pewno powiedzieć o śledztwie, które tutaj trwało. Znamy z protokołów przesłuchań konkretne nazwiska konkretnych funkcjonariuszy UB. Ich było kilkunastu, co najmniej. W samej sprawie Witolda Pileckiego przesłuchiwali i Witolda, i mojego tatę, i Marię Szelongowską, i Makarego Sierackiego, i pozostałych. Ale czy my na przykład możemy ze stuprocentową pewnością powiedzieć, że na Witoldzie Pileckim stosowano takie i takie metody? No i mamy tę kwestię, chyba jedną z najbardziej drastycznych, czyli wyrywanie paznokci. To jest... Pewnie dzisiaj znamy metody, jakimi posługiwano się i jak nim posługiwali się przesłuchujący, tak zwani śledzie.
znamy ich nazwiska, znamy częstotliwość przesłuchań i właściwie możemy tylko wnioskować po tym, że jeszcze przed rozprawą Witold był poddawany pewnym zabiegom kosmetycznym, żeby nie było widać śladów urazów, jakie odniósł w śledztwie. Paznokcie są też takim elementem poświadczonym przez żonę. Zresztą ukrywał, starał się schować w rękawy marynarki swoje dłonie. Wiemy, że także spotkało go śledztwo już po wyroku. Zapewne wtedy już funkcjonariusze przesłuchującym nie musieli się stosować jakichkolwiek elementów takich w miarę jeszcze umiarkowanych. Stąd dlatego prawdopodobnie, jak powiedział to świadek, który widział prowadzonego Witolda na egzekucję, ksiądz Stępień, ksiądz profesor Stępień, pułkownik Armii Krajowej, ten, który negocjował z Węgrami ewentualną pomoc dla powstańców warszawskich, że Witold powłóczył nogami. Z kolei na procesie Witold powiedział, że protokoły podpisywał bardzo zmęczony. Ten eufemizm jest dosyć charakterystyczny, bo gdy więzień mówił, że był przymuszany fizycznie do podpisania protokołu, to sędzia prowadzący, czy przewodniczący składu sędziowskiego nie zgadzał się, by żeby taki zapis znalazł się, został zaprotokołowany. Natomiast no, na taki eufemizm, bo bardzo zmęczony, to jest takie dosyć nieprecyzyjne określenie, ale znając warunki, w jakich to się odbywało, oznaczało, że to były naprawdę przeżycia bardzo okrutne, bolesne fizycznie, niszczące. I już pomijając także, że trwały wiele godzin przy karcerze, przy warunkach no, do wykonywania tutaj różnych siłowych metod wydobywania tych zeznań. Właściwie wszyscy współwięźniowie Witolda Pileckiego mówili o tym, że w bardzo właśnie takich trudnych, używając różnych jakichś zastępczych określeń, byli przesłuchiwani i że odwołują te swoje zeznania. A chcę powiedzieć jeszcze, że to byli ludzie wielkiej służby. Służby pisanej przez duże S. Pilecki na zachód jako emisariusza swojego wysłał nikogo innego, tylko Tadeusza Płużeńskiego, seniora ojca Tadeusza. I dlaczego to zrobił? Wiedział, że po kilku latach Stutthofu jest po prostu też wycieńczony i psychicznie, i fizycznie. Liczył na to, że zostanie na Zachodzie. Ale właśnie ten obowiązek służby kazał Tadeuszowi Płużeńskiemu wrócić tutaj. I potem został skazany, szczęśliwie ułaskawiony, ale podobny stosunek mieli także inni. Ale to jest także dowód, że Witold Pilecki
tak jak w okresie, kiedy działał, starał się ratować swoich ludzi, swoich współpracowników, tak i potem na procesie nikogo z nich nie obciążył. Zresztą właściwie to właśnie ta idea, ta myśl przyświecała rotmistrzowi w śledztwie. Wiemy dobrze, że z tych protokołów wynika, iż on właściwie winę brał na siebie. Pozostałych członków grupy wywiadowczej deprecjonował, umniejszał ich pracę, ich działalność. Zresztą słynne są te słowa, to jest od początku śledztwa już linia, którą przyjmuje Pilecki, bo przecież po kilku dniach przebywania tutaj na Rakowieckiej Pilecki pisze ten słynny list do pułkownika, przepraszam, że z tego stopnia użyłem, cofnijmy, do Józefa Różańskiego, Goldberga, jaki to on pułkownik, tak, co to za pułkownik jakich służb, tak samo jak Jaruzelski, prawda? Oni dawno powinni być nienazywani tak i zdegradowani. Ale zostawmy już to. Pilecki pisze list, w którym w sposób jasny wykłada jak gdyby swoją postawę, informuje Różańskiego i prosi, żeby sumą kar wszystkich, nie tylko karano. No więc to jest jednoznaczna wskazówka, jeśli macie kogokolwiek sądzić za działalność, którą prowadziłem, to sądźcie tylko mnie. Moi współpracownicy są całkowicie niewinni, niezorientowani, nie odgrywali żadnej roli. Płużańskim był młodym chłopakiem i nie miał pojęcia o tym, co się działo. Szelongowska tylko przepisywała raporty z Auschwitz i nie była wtajemniczona. A Makary Sieracki to znajomy z dawnych lat i on też zupełnie nie wiedział, z jaką misją przyjechałem do kraju. Także to jest piękna postawa dowódcy, który bierze całą winę na siebie. Panie profesorze, to jeszcze słowo w takim razie o kwestii, która do dzisiaj czasem budzi jakieś dziwne pytania, wątpliwości, kontrowersje. Jak właściwie wpadła grupa Witolda Pileckiego? Wiemy, że te aresztowania miały miejsce w maju 1947 roku. W większości oni zostali aresztowani w kotle bezpieki przy ulicy Pańskiej 85 w mieszkaniu Heleny i Makarego Sierackich. No właśnie, bezpieka, ile bezpieka wiedziała o nich w momencie aresztowania i jak to się właściwie stało, jak do tego doszło? Przynajmniej tak skrótowo, bo to jest dosyć długa opowieść. Ja stwierdziłem, że były trzy pętle, które się zaciskały wokół Witolda. Ale przecież w siatce znalazło się dwóch agentów. Alchimowicz i Kuchciński. Kuchciński, tak. Obaj mieli piękną kartę służby, bo jeden w ONR-ze i chyba obaj nawet w ONR-ze, później także w konspiracji. No i według innych, ja dostałem nawet taki pozew sądowy, ponieważ oskarżyłem właśnie Alchimowicza o to, że był agentem. Dostałem od syna pozew, no ale wysłałem mu później wszystkie moje informacje o jego ojcu. No dosyć jednoznaczne chyba. Ja tak je odczytywałem i skończyło się tylko na groźbie. Ale to jest dowód. No w końcu syn ma prawo mieć wyobrażenie o szlachetnym ojcu, natomiast no, fakty temu przeczą. Panie profesorze, tylko tak gwoli uzupełnienia, trzeba chyba podkreślić, że bo takie pojawiają się takie zaciemniające obraz, sugestie, że znaczy jakby mylące pojęcia, tak? Bo mówi się, że są tacy, którzy powiedzą, że Alchimowicz, Wacław Alchimowicz nie był agentem bezpieki, no ale to właśnie nie o to chodzi, tak? On nie musiał być agentem bezpieki, on był po prostu funkcjonariuszem bezpieki w randze kapitana Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego.
Zresztą obaj zostali później zlikwidowani przez bezpiekę, ale istotą jest, że oni przygotowali także raport, tak zwany raport Brzeszczota, w którym zakładali, że organizacja Witolda Pileckiego dokona bezpośredniego zamachu na czołowych funkcjonariuszy Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Witold się z tym nie zgadzał, ale ten raport przesłał na zachód do władz. Władze też z wielkim dystansem się brały do tego, bo mieli świadomość, że likwidacja jednego z ubeków nic nie da, bo zostanie zastąpiony przez innego. I natomiast, ponieważ był to raport prowokacyjny, to bezpieka nie bardzo wiedziała, czy rzeczywiście, skoro grupa Witolda posiadała broń, nie dokona takich ataków, czy aktów po prostu zamachu, i dlatego w obawie o swoje życie wydali w pewnym momencie nakaz aresztowania grupy. I to jest no, jakby ten element, który pokazuje, że o siatce Witolda Pileckiego bezpieka wiedziała bardzo wiele i właściwie wcześniej no, musiał sięgnąć do tego, co gdy pierwszy raz zajrzałem do akt sprawy Witolda Pileckiego. Który to był rok, panie profesorze? 92, 3. I tam znalazłem jeszcze resztki materiałów operacyjnych. Po drodze były tam w różnych latach czynione tak zwane wybrakowania, czyli niszczenie pewnych materiałów, ale te materiały jeszcze były. Ja później jeszcze w 96 roku zwróciłem się do Urzędu Ochrony Państwa o ponowne przejrzenie, dlatego że zajmowałem się głównie Witoldem i tymi najbliższymi. Natomiast wokół sprawy Witolda było wydanych około 20 innych wyroków śmierci w tak zwanych procesach odpryskowych. I jak się ta książka moja ukazała, to rodziny ich zaczęły pisać do mnie, żebym cokolwiek więcej na ten temat napisał. I to jest ta pierwsza biografia Witolda Pileckiego, autorstwa pana profesora. I prosiłem wtedy o ponowne zajrzenie. O ile za pierwszym razem dostałem 12 tomów akt, to za drugim razem już pokazano mi tylko 8 tomów, przy czym część materiałów była zasłonięta bibułką i funkcjonariuszka siedziała obok mnie i jak tylko próbowałem bibułkę odchylić, żeby przeczytać tekst, to groziła mi, że cofną mi zezwolenie. To jest jakby to też obraz, dlaczego w latach 90. jeszcze zależało komukolwiek na kamuflowaniu sprawy Witolda, ale za pierwszym razem, później już tych materiałów nie było w tym drugim okazaniu mi z tych zasobów źródłowych, znalazłem materiały operacyjne. Bezpieka wykreśliła taki około 40 osób w różny sposób powiązanych z Witoldem Pileckim. I to no, jest świadectwo, że mieli znakomitą wiedzę, rozpoznali całą działalność grupy, kontakty. Także aresztowanie nastąpiło w momencie, kiedy sami funkcjonariusze, najwyżsi funkcjonariusze w MBP poczuli się zagrożeni, że może Witold przeciwko nim podjąć jakieś działania, no dla nich groźne. A to brakowanie akt, czy też zasłanianie nazwisk mogło wynikać z prostego faktu, że w latach 90. jeszcze wiele z nich
wielu z nich żyło. Jak wiemy, to jest też gdyby smutna konkluzja sprawy Pileckiego. Właściwie nikt nie poniósł żadnej odpowiedzialności, łącznie z tym towarzyszem, którego ja pokazuję na filmie, towarzyszem Ryszardem Moniko, do którego dotarłem w roku 2012. Cieszył się dobrym zdrowiem, miał świadomość tego, co się działo tutaj na Mokotowie podczas jego rządów i ten człowiek nie został w żaden sposób pociągnięty do odpowiedzialności. Wręcz odpowiedź prokuratury IPN-owskiej była taka, że nie zajmiemy się tą sprawą, bo no bo po co? Ale to można nazwać albo chichotem historii, albo sprawiedliwością dziejową. Prokurator Łapiński umierał przy ulicy Witolda Pileckiego w Centrum Onkologicznym w Warszawie. To jest tylko taki niewielki, bo rzeczywiście nikt nie został skazany za to, co zrobił Witoldowi Pileckiemu, jak się wobec niego zachowywali. Natomiast no, to jest jakby taki no, losowy przykład, że siłą rzeczy zmarł jego oskarżyciel przy ulicy tego, którego on skazał na karę śmierci. Rzeczywiście, to jedyna ziemska przykrość, która spotkała tego towarzysza. Natomiast ja może, panie profesorze, drodzy państwo, zaproponuję jeszcze może na koniec przynajmniej tej części naszego spotkania takie wątki bardziej optymistyczne, żeby nie było tak mrocznie i tragicznie. Jak pan profesor ocenia głębię osobowości Witolda Pileckiego, co pan profesor tu by wskazał jako te najciekawsze elementy, no bo to człowiek, który też miał wiele zainteresowań, wiele zdolności, zarówno takie cechy, prawda, osobowe, jak i te, które się objawiały w przestrzeni publicznej czy społecznej. Uczestniczyłem w procesie kanonicznym Aniceta Koplińskiego. To jest jeden z tych zakonników kapucyńskich, który został wyniesiony na ołtarze przez Jana Pawła Wielkiego. Właśnie tutaj w Warszawie. I po złożeniu pisałem o nim monografię. To był Niemiec, który wybrał polskość. Opiekował się biedotą na Annopolu warszawskim. Kiedy nastąpiła okupacja, to w 1942 roku został przesłuchiwany na gestapo i tam miał funkcjonariusza gestapo uderzyć w twarz, mówiąc, że on z takimi Niemcami nie chce mieć nic wspólnego. Spolonizowany całkowicie i rzeczywiście zamordowany w Auschwitz. Otóż na koniec tego przesłuchania mojego zapytano mnie, czy spośród świeckich widzę jakieś osoby, które można byłoby wynieść na ołtarz. Odpowiedziałem bez wahania. Rotmistrza Witolda Pileckiego i generała Emila Fildorfa. To są obu pisałem, więc mogę z głębokim przekonaniem stwierdzić, że to byli ludzie święci. Tak zresztą ojciec Tadeusza mówił, że to jest święty Polski. I myślę, że to jest zasługa osobowości. Proszę pamiętać, że Witolda Pileckiego w obozie w Murnau, gdzie już po powstaniu warszawskim, gdzie Witold przebywał wśród innych
jeńców, przez innych jeńców był nazywany ojcem. Więc no to jest najlepszy dowód, jaki miał stosunek do innych, do bliźnich, otaczał ich opieką, zabiegał o ich o troskę nad nimi, zarówno tam za drutami, czy na procesie, czy także w walce z bronią w ręku. I myślę, że to jest ten przykład takiej wielkiej szlachetności i jednocześnie wielkości, która nie lubiła się jakoś obnosić. Zresztą był to człowiek wywiadu, to więc człowiek, którego życie otoczone było pewną dyskrecją i podporządkowane właśnie służbie w tym rozumieniu. Pewnie gdyby marszałek Piłsudski żył, to by otrzymał na pewno odznakę za wierną służbę. I jeżeli dzisiaj próbuje się, a są takie próby, by oczernić go, by w jakiś sposób umniejszyć, to właśnie chodzi o to, żeby wśród tych żołnierzy wyklętych, niezłomnych, zacząć od tych największych postaci, bo wtedy inni nie będą odgrywali takiej roli, jak wrzuci czy obrzuci się błotem właśnie takie postaci, jak choćby rotmistrz. Tak, to rzeczywiście niezwykłe, jak tak wyjątkowego człowieka można do dzisiaj postponować. Można na przykład twierdzić, że wcale na ochotnika nie poszedł do Auschwitz, że to nie była dobrowolna misja, że mu kazano. To oczywiście jest nieprawda. Potem podważać jego raporty z Auschwitz, twierdząc, że za dużo tam jest o Polakach, a za mało o Żydach, prawda, i to nie ma żadnej wartości. Czy podważać też sens tej powojennej misji? Również tutaj, prawda, jakieś wymyślone zupełnie historie ze śledztwa na Rakowieckiej, że Pilecki obciążał swoich współpracowników, że jego współpracownicy obciążali jego, prawda? No to są w ogóle jakieś niebywałe historie, które towarzyszą wciąż tej wielkiej postaci. Ja też, trudno mi w kilku słowach opisać jego wyjątkowość. To jest tak złożona postać. Jak, drodzy Państwo, można połączyć w sobie właściwie dwie niezwykłe i różne zupełnie cechy. Z jednej strony właśnie dryl wojskowy, fantazję ułańską, i to, że był wybitnym wywiadowcą. Ale właśnie ten, prawda, sznyt wojskowy, żołnierski wiąże się często z koniecznością na przykład zabijania, prawda? A on był człowiekiem wielkiej wiary, głębokiego zawierzenia w Jezusa Chrystusa. No więc jakoś potrafił, prawda? Potrafił właśnie te cechy w sobie, czy też obok siebie łączyć. Do tego pisał, malował, przed wojną był społecznikiem. No więc taka osoba, której my chyba do dzisiaj nie potrafimy jeszcze w pełni opisać i objąć rozumem. Są w listach Witolda także piękne opisy, jak on traktował swoje pielgrzymki do Kalwarii Wileńskiej. Pozostały obrazy religijne w kościele, w parafialnym dla Sukurcz. A jednocześnie zakończył swoistym testamentem, przekazując żonie, ascetyczny modlitewnik, książeczkę do rozważań Tomasza Kempis, z prośbą, by
przekazywała treści zawarte tam dzieciom. To jest, no, właściwie w tym życiorysie nie znajdziemy rysy, za którą Witold miałby się wstydzić. My możemy być tylko dumni, że taki rycerz, który uczestniczył w procesie niepodległościowym, bo przecież w 18 roku, w 20 roku uczestniczył w walce o wolność, potem ją bronił w 39 roku i potem, kiedy z jednym wrogiem w jakiś sposób przegraliśmy to i po pokonaniu tego pierwszego wroga z drugim wrogiem podjął walkę i ten totalitaryzm drugi go ostatecznie zniszczył. To jeszcze jedna kwestia, może ostatnia ode mnie, czy też dwie ostatnie. Jak właściwie oceniać to, że dzisiaj Pilecki ma być wykreślony z programów nauczania historii? To jest pierwszy punkt. I drugi punkt, czy profesor coś wie na temat procesu beatyfikacyjnego Witolda Pileckiego? Bo od wielu lat słyszymy o takich przymiarkach, ale mówiąc prawdę, nie wiem, czy to właśnie, czy rozwija się ta sprawa jakkolwiek. Może właściwie wypadałoby pomóc trochę tej kwestii. My na pewno będziemy o to apelować, natomiast może trzeba by, może wszyscy powinniśmy zgłaszać się do odpowiednich czynników, prawda, które za to odpowiadają, żeby ten proces trwał i żeby zakończył się sukcesem. Oficjalnie ja nie znam takich okoliczności, które by świadczyły, że zaczęto ten proces. Wiem natomiast, jak bardzo sprawy oprawców wschodnich, by tak ogólnie powiedzieć, ale chodzi o komunistów, zarówno Sowietów, jak i tutaj rodzimego chowu, albo pełniących obowiązki Polaków. W przypadku kapelanów katyńskich no, wynajduje się bardzo różne preteksty do tego, żeby odsunąć w ogóle podjęcie takiej próby. Diecezja drohiczyńska rozpoczęła takie badania w ich przypadku, ale na razie bez jakiegokolwiek realnego finału. Jest grupa, która bardzo dba o to. I jak usłyszałem od biskupów, że nie ma kultu, to przekazałem informację, jak wiele tablic memoratywnych o tych kapelanach jest. Tutaj w przypadku Witolda Pileckiego mamy tablice, mamy szkoły, mamy ulice, mamy place, no, wiele instytucji, mamy także jednostki wojskowe, więc to wszystko jest jakby no, wyraźnym świadectwem, że taki proces powinien się zacząć. No ale... Właśnie ale nawet w szkołach imienia Pileckiego być może dzieci nie dowiedzą się o tym, kim jest patron, bo tego nie przewiduje program nauczania. Ja w 90 chyba, albo w 91 roku doświadczyłem czegoś takiego w Grudziądzu. Zostałem zaproszony na otwarcie szkoły i nadanie im imienia rotmistrza. Dowiedziałem się, że w 89 roku albo na początku 90 chciano taką nazwę przeprowadzić, ale wówczas władze miasta, władze szkolne, kuratorium było przeciw. Tak się złożyło, że w czasie stanu wojennego taką broszurę cienką wydałem o Witoldzie Pileckim. To miał być taki szkic
w ramach kilku innych szkiców, którzy franciszkanie w Niepokalanowie wydali. I książka wyszła niestety bez tego szkicu o Pileckim, cenzura go zdjęła. Inne szkice zostały trochę okaleczone. Wówczas już obowiązywała zasada, że na życzenie trzeba było ten zapis cenzorski wprowadzić, więc w paru miejscach jest on wprowadzony. Ale zostało tylko we wstępie nazwisko Pileckiego jako tego, o którym jest też szkic, ale ten szkic został zdjęty. Wtedy Stefan Melak przejął to ode mnie i wydał poza cenzurą. I w Grudziądzu właśnie taki szkic został przyjęty. Wydano ponownie w ilości takiej, żeby każdy mieszkaniec i każdy młody człowiek mógł taką broszurkę otrzymać. I satysfakcja była wielka, bo kiedy przeprowadzono referendum, to 80-kilka% było za nazwą dla szkoły imienia rotmistrza Pileckiego. I miałem tę satysfakcję być na tych uroczystościach, które przebiegały bardzo dostojnie, pięknie. Młodzież naprawdę była pełna podziwu, przynajmniej ze strony tych, którzy do tej pory ich nie znali. Uważałem, że to było takie bardzo szczególne doświadczenie, które sprawiło, że prawie każdy, przynajmniej Grudziądzanin, poznał dokładnie tę sylwetkę. No, w innych przypadkach jakby myślę, że dzisiaj ta postać jest legendarna. Michel Foot, angielski historyk, u którego obronił doktorat więzień Auschwitz, Garniński, który zresztą pisał o konspiracji właśnie. Jego wielkie dzieło Oświęcim Walczący wyszło w kilku językach. I który uznał, myślę tu już o Michelu Fucie, Witolda Pileckiego jako jednego z kilku najodważniejszych ludzi okresu II wojny światowej. Książek o Witoldzie Pileckim wyszło kilka we Włoszech, w różnych miejscach. Zresztą zabiegi o to były czynione wcześniej. To jest zresztą osobna historia, jakie naciski były na władze komunistyczne jeszcze, żeby choćby zgodzono się na jakieś skromne upamiętnienia. To było odrzucane, ale imię Witolda Pileckiego, zresztą dzisiaj Instytut Pileckiego o tym świadczy, ma swoją, i ten instytut, siedzibę w Berlinie, ma w Szwajcarii, w Stanach Zjednoczonych. To jest dowód, że to imię nie zaginie, aczkolwiek dzisiaj kompromituje się dzisiejsza ekipa rządząca, a zwłaszcza już oświata, ci, którzy kierują oświatą, którzy właściwie wykreślili tę postać z lektur, z pamięci, i to jest chyba tylko hańba dla tych, którzy szkodzą sprawie polskiej polskości i edukacji polskiej. No cóż, próbowano kilkakrotnie zabić Witolda Pileckiego. Fizycznie, potem walczono z jego pamięcią. Dzisiaj też ta walka
jest podjęta. No ale myślę, że świadectwo o tej postaci nie zaginie, będzie świadectwem dla młodych, którzy poszukują wartości niezwykle cenne. To jest człowiek, którego, no cóż, nazwaliśmy go już świętym, to myślę, że to zobowiązuje każdego, kto odpowiedni system wartości reprezentuje. A profesor tak pięknie powiedział, że ja już nie śmiem niczego dodawać. Chyba, że Państwo mają pytania, to serdecznie zapraszam. Czy jakieś kwestie Państwa nurtują, szczególnie jeśli chodzi o Pileckiego, o Rakowiecką? A tu jest tak szeroki kontekst, no bo ta młodość właściwie na zesłaniu, prawda, daleka Karelia, potem walka o odzyskanie niepodległości, praca w II Rzeczpospolitej, potem ten okres niemiecki, okres sowiecki, no i też ta dzisiejsza walka, jak profesor podkreślał, ta walka, która powinna nas zajmować. Powinniśmy chyba ciągle być rycerzami walki o dobre imię Pileckiego. Tak jak on, powiem tak, górnolotnie kiedyś walczył o nas, to my teraz musimy stanąć na wysokości zadania i powalczyć o to, żeby właśnie nie wykreślili go z naszej historii. Poza procesem beatyfikacyjnym jest także jeszcze dla nas inne zadanie. Mianowicie Witoldowi Pileckiemu powinni Żydzi posadzić drzewko w Yad Vashem i przyznać tytuł tego, który ratował życie Żydów. Przekazywał informacje z Auschwitz, które przez polskie podziemie szło do władz polskich w Londynie, które przekazywały wszystkie te przesłane przez Witolda informacje aliantom. To, że byli oni dosyć bierni wobec tych informacji, to jest jedna rzecz, ale Witold także zaangażowany był tutaj w ratowanie Żydów. Zwłaszcza kiedy jeden z ukrywających się był nachodzony przez granatowego policjanta i po prostu wymuszał na nim tenże granatowy, na tym ukrywającym się Żydzie wymuszał opłaty. Dowiedział się o tym Witold Pilecki i odbył rozmowę z tymże granatowym policjantem. Efekt był taki, że tenże policjant został zobowiązany do pilnowania tegoż Żyda, żeby nic mu się nie stało, bo jest za tę ukrywającą się osobę odpowiedzialny. To jest informacja od samych Żydów. I drugi jeszcze podobny przypadek też jest dzisiaj znany. Ja od syna Igora Neverlego to także wiem. Także są wyraźne podstawy do tego, żeby ten tytuł zasłużony dla społeczności żydowskiej otrzymał. I myślę, że jest to także zobowiązanie, żebyśmy naciskali na tych, którzy przyznają w Izraelu ten tytuł. I bez wątpienia
Jeśli ten plan Pileckiego wyzwolenia obozu Auschwitz udałoby się zrealizować, no to przecież jego celem było ratowanie wszystkich, prawda? Nie tylko osadzonych tam Polaków, ale również więźniów innych narodowości, prawda? To była ta docelowa koncepcja, która nie uzyskała aprobaty dowództwa, no ale Pilecki rzeczywiście w swoim zaangażowaniu, w swojej też fantazji ułańskiej, o której mówiliśmy, zamierzał doprowadzić do wszczęcia powstania zbrojnego w Auschwitz, czyli wyzwolenia tego miejsca dzięki akcji zbrojnej od środka i dzięki pomocy Armii Krajowej z zewnątrz. Drodzy Państwo, jeśli nie ma pytań, to będziemy kończyć, serdecznie dziękując panu profesorowi za poświęcony czas. Mam nadzieję, że godnie uczciliśmy Witolda Pileckiego w Wigilię zamordowania go tutaj na Rakowieckim. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu. Oczywiście, bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Czy ja mogę usiąść na Twoim miejscu? Dziękuję. Zaskoczyło nas z żoną takie coś, że tu jest tak nas strasznie mało. Strasznie mało, a pewnie w najbliższych dniach uroczystości ku czci rotmistrza Pileckiego będą znacznie bardziej nagłośnione, znacznie liczniej odwiedzane. Popatrzmy na jak pstrym koniu jeździ to zainteresowanie. Dziś była wyraźna okazja, żeby się z pierwszej ręki autorytatywnie mówiącej osoby dowiedzieć, wyjaśnić różne rzeczy. I tutaj prawie nas nie ma, a ci, co są, sądzę, że w większości przypadków ugruntowali swoją wiedzę i bardzo dobrze, tylko szkoda, że ta sala jest taka pusta. No na pociechę może jeszcze przy tych oficjalnych uroczystościach będzie tych osób więcej. Ja chciałbym jeszcze dorzucić jedną rzecz. Otóż ja się nazywam Krzysztof Bukowski, gdyby ktoś tego nie wiedział, i jestem synem żołnierzy kresowych, też żołnierzy wyklętych, ale pomijając życiorysy rodziców, no tata tutaj został rozstrzelany, mama odsiedziała swoje też i tu śledztwo i więzienie do 56 roku i była więzienną koleżanką pani Marii Szelongowskiej dla przyjaciół Rysi. Część tych pań spotykała się, te, które jeszcze już się nie bały i które miały jeszcze siłę o tych swoich przeżyciach opowiadać. One się spotykały, a ja jako syn pani Ireny Bukowskiej, czyli mojej mamy, krótko mówiąc, miałem okazję przysłuchiwać się tym ich rozmowom. Niewiele wtedy z tego rozumiałem. To było tuż po 56 roku, w latach jeszcze 60. i tak dalej. Między innymi to były koleżanki, jak mówię, więzienne. I ja tam niewiele wtedy z tego zrozumiałem, bo byłem kilkunastoletnim chłopcem. Te panie mówiły między sobą skrótami oczywiście, więc była mowa także o rotmistrzu, czego ja tak bardzo nie zrozumiałem, ale była mowa o Cyrankiewiczu, który był wtedy premierem. Te panie, jak powiedziałem, mówiły skrótami, więc to się zawieszało głos i tak dalej. No bo ten Cyrankiewicz, prawda, bo ten do niego poszedł, tamten do niego poszedł. Ja tych nazwisk nie znałem i nie pamiętam, ale tak rzeczywiście było. Pan profesor pewnie więcej tych ludzi znał, poznał i z nimi porozmawiał. Natomiast chciałbym powiedzieć o tych fordoniankach, które były chyba jednymi z pierwszych takich emisariuszek, które tę szeptankę wśród ludzi puściły, bo one tego nie ukrywały, one miały wyraźny stosunek do ówczesnego premiera, opowiadały sobie o tym, oczywiście z należytym negatywnym wydźwiękiem.
I tak mogę sądzić, że to i dzięki nim ta szeptanka się, że tak powiem, rozeszła. Spośród tych pań rekrutowała się ekipa późniejszego pisemka Fordonianek Nike. Tam też być może w niektórych numerach znalazłyby się te wypowiedzi, ale czułem się w obowiązku powiedzieć właśnie, że pewnie te panie i pani Maria Szelongowska, jako, że tak powiem, no pierwsze to autorytatywne źródło, miały okazję i tak jak powiedziałem, tę szeptankę pewnie w naród puściły. Dziękuję. A jeżeli jest nas mało, to może dobrze jest, że ta rozmowa jest rejestrowana. Bo no właśnie, tak na pocieszenie, bo będzie dostępna w internecie oczywiście. Bardzo Państwu dziękujemy. Ja serdecznie dziękuję profesorowi Wiesławowi Janowi Wysockiemu za wspaniałe słowa, wspaniałą wiedzę i przekazywanie jej od lat. Jeśli chodzi o Witolda Pileckiego, serdeczne dzięki.